Izabela po powrocie do domu dowiedziała się od syna, że zaczepił go groźnie wyglądający mężczyzna i poprosił, by przemówił matce do rozsądku. Nic o tym nie wiedziałem. Jak możecie straszyć mojego syna? Mówię ci, że nie miałem z tym nic wspólnego. O niczym nie wiedziałem. Szef powiedział mi tylko, że mam cię przeszkolić. To jest chore. To oddaj mu kasę i zapomnij o sprawie. Tak będzie najlepiej. Nie mam. I co? Teraz będę dealować przez 5 lat? Jakie 5? Jak cały zysk idzie do niego, to wyrobisz się w rok? Co to jest? Twoja służbowa komórka. Od dzisiaj jesteś przedstawicielem handlowym. Kontaktujesz się tylko przez ten telefon. Kartę masz z zagranicy, więc nikt cię z nią nie powiąże. Przecież ja pracuję w sklepie z ekologiczną żywnością. Skąd mam znać ludzi, którzy chcą kupić kokainę? Spokojnie. Na razie ja ci będę ogarniał klientów. Sam mam za dużo pracy. Dzwoni do ciebie klient, umawiasz się z nim albo na ulicy, albo w parku. Bierzesz kasę, dajesz towar. Krótka piłka, bez zbędnej gadki. I to już? No a co jeszcze byś chciała? Jak kończy ci się towar, dzwonisz do mnie, kasę również dajesz mnie. Dostajesz rewir po chłopaku, który z tym skończył. Sam z tym skończył? Czy poszedł siedzieć? Trzymaj. Schowaj to, kur... Musisz mieć osu z tyłu głowy. To nie jest legalny biznes. Wiem, ile towaru będziesz dostawać i ile masz na nim zarobić, więc lepiej nic nie kombinuj. A teraz wytłumaczę ci, jak rozmawiać z klientami i jakie są ceny towaru. Jeśli mam być szczery, to nie rozumiem pomysłu szefa. Dajemy towar lasce z przypadku. Cholera wie, czego możemy się po niej spodziewać. Czuję, że wpakujemy się w niezłe gówno.